Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z sąsiadem za płotem, hashtag 10. O. Tak, witam wszystkich tu serdecznie, F. Michael jest artysta za nami. Artysty nie ma, bo poszedł na zadwoje, jakbyśmy to. A. Weź go wywal z tego, to ja wsiądę do ciebie. Już jest. Ale może tak zrobić. No. Dobrze, jedziemy patrzeć, co sąsiad robi. Bo sąsiad nowe inwestycje. Tak. I ogólnie w dzisiejszym odcinku będziemy siać. Prawdopodobnie. Ja będę się... też siał. Będzie od razu test tego mojego nowego nabytku. Jo. Ale obciąży. Kasper. Co? Ale ty wiesz o tym, że on nie ma nawozu? No wiem. Ale mi nawóz jest niepotrzebny, bo ja później sobie siewkę zwiększę moją. W sensie szerokość. Jak mi będzie stać jeszcze na nią. No. Czemu jak tam biegnie na wstępie? No bo fajnie to wygląda. A najlepiej jak ty tą ręką tak machasz górę, a tutaj jakbyś konia walił. Jest. Ale dosłownie, no zaba. Artysta nie zaba jak biega. Jak on tą ręką macha górę, tu prawą. Bardzo mocno. Ale to... Tak długo już biegnie, jeszcze nie doszedł? Jeszcze nie. Ja. Michael, i zobaczcie, brama jest otwarta. Bo ja z przodu obciążnik muszę zostawić. Obciążnik. Tak. Rozumiem. Otwarta. Ale jak tu przecież bramy nie ma? Jest z przodu brama. Z przodu, ale ty jedziesz z tyłu. Ale ja do przodu jadę obciążnik zostawić. No to daj, zostaw mi go tu. Ja ci go tam podniosę. Bo ja później nie jestem z zawodu. Dobrze. Stój tu. Weź mi go, puść. Kurwa, nie dość, że Fenty idzie do Żyda, to oj, zapomniałem o tym. Ja. No to opuść talerzówkę. Nie, dobra, już dojechałem. Zapomniałem o tym, że go dyga do góry, bez obciążnika. A ja tak zjeżdżałem maszynami, nie wiem, czy fajnie, nie wiesz o tym. Ale tylko przy ruszaniu się dyga. Jo. Dobra, o Boże. Dobra. Nie. Sprzedać? Nie, ja sprzedaję. Dobrze. Bo ja muszę widzieć. Ja idę do kolegi na gospodarstwo na chwilkę. Ej, artysta, wyjłaś, bo ja nie mogę sprzedać maszyn przez ciebie. Dobrze. O, jest. Jest pieniądz. Drugi pieniądz. Dobra, ale wyłaź senda. 84? A jakbym chciał naprawić za 160? I ostatnie. I papa. Ej, to stała, będzie ci stać, na pewno. Jo. Czemu ten obciążnik na czapie leży? Ja to widzę. Już wiem, jaki ciągnik kupuję. Nie, no, ciekawe, na ten piękny nowy zestaw. Kolegi. Sąsiada za płotu. Jo. Co to będzie? Ja wiem, no ale... Dobrze. Też już wiem. 3, 4, 15. Pierwszy! Ha! Ja, już mi zarąbali. Pierwszy przejazd. Będzie mój. Ha. Dobrze. Pierwsze kółeczko w lewo. Jeszcze mam 80 tysięcy, czyli teoretycznie ja ten siewnik mogę kupić... A nie, to nie, ja sobie kupię używany, bo... Nie, że coś, ale ten czerwony na masce nie pasuje. O, jakbyś dał ciemniejszy zielony, to by pasował, ale tak to nie pasuje. A twój zestaw czy mój? Właśnie. Ja nie wiem. No i Michaela. Tak? Nie. Moje, ale no... No to Michaela zestaw. W sumie Michael, no debilu. Nie wiem, że nowy siewnik to już rozwalać ten. Dobra. Czy taki nowy, to nie wiem. Po tym jak wygląda, nie powiedziałbym, że nowy. Dobrze. I to tyle? Z nowych nabytków? Tak. O, jeszcze mam kasę, żeby ten sobie rozsiewać, rozszerzyć. A tu bardzo mocno cięższy ten obciążnik by się nie przydał? No, by się przydał, ale na razie mi wystarczy. Obciążnik zawsze można dokupić później.
To ja chyba też tak zrobię. No, aha, bo ja w ten. Myślałem, że bramę ktoś zamknął. A naprawiłeś go, nie naprawiłeś go bardzo mocno. A ja sobie przez sklep go naprawię. Albo nie, ja sobie w Warszawie moim naprawię. Jak dojadę. No chodzi mi o to, że przez sklep nie naprawiłeś. Ale tu fajnie koła, drzą jafę. Dobrze. O, człowieku, ja jestem taki kawałek przed tobą, a słyszę te koła. No bo na 300 ustawiłem koła. W sumie z tym polem, a i w sumie nie widzieliście, jak to zrobiłem, bo sprzedałem moje pole, a po prostu wziąłem je w leasing, nie? Jakby ktoś pytał. No, co za fiut? Co? A ty powiedziałeś, że ja wziąłem za dużo, on wziął tak same. No ale to jest, ja tu miałem pole. No nie miałeś. Miałem. Masz w leasingu. No to co? Ale mam nowy zestaw. Czyli teraz no, kontrakty będą bardzo mocno robione. No to twoje koła mnie bolą w uszy. Koła mnie bolą w uszy. Bardzo mocno. Ja nawet nie widzę twojego niku, a słyszę twoje koła. Ja ciebie też nie widzę. A tam jesteś na dole. A i mam podobną moc do ciebie, bo ja mam 210 koni w postawie. Dobrze, no, mogę sobie naprawić. I ty też masz wziąć 270. 280 on ma. Jest. No co, burżuj man będzie miał na najmocniejszy jak. No ale ty widzi. No dobra. Ale jak go ale i tak go na razie kręcił nie będziesz, więc. No. No nie. Napraw. Co ty żeś naprawił za dzień koła? Odmalowałem sobie Maseję. O. Pa, już widzę. Naprawię siewnik? Jo. Dobrze. O, teraz ładnie wygląda, jak jest taki obrzyń kolony. No, teraz lepiej ten czerwony wygląda. No i dobrze. Później kiedyś, jak będziemy stać nie, się szczytu. No, idiota. Nowy zestaw to trzeba jechać w największe góry go testować. 42? Najprawdopodobniej. A to cały wciągnę tą paletę. Ja. To jaki ma kosz? A on ma 5 ton kosz zasypowy. No to dużo ma. No ale nie ma nawozu, nie? No ale nawóz to tam rozsiewacze raz dwa. I później jeszcze. A nie, ja na razie nie wiem. Tylko zerwacz 15 metrów. Bardzo mocno. No dobra, no ale to później. Kiedyś ja sobie go skręcę ten rozsiewacz na 24 metry, bo tam chyba tyle może. Ale patrz. Flecie. Na skręcenie na 24 metry kosztuje 0. Okrągłe. No to jak będę podczepiał rozsiewacz i będę jechał na pole, to sobie go skręcę. A bardzo mocno jedziesz na 42 czy gdzie? Jo, bo ja chcę zobaczyć tę górę jak pójdzie. Pewnie pójdzie jak ten twój Deutsch, chociaż nie wiem. No nie, bo tam było szukane i tam nie było 10. Moim zdaniem. Jeszcze fiuta musiałem naprawiać co reset save'a. Bo naciąga mnie na pieniądze. Naciąga? O, to jest słonecznik. Fajny. Nie, że tak. Ale tym zestawem fajnie się będzie ciało. 6 metrów to już będzie upływać pola. W sumie dwa razy tyle co miałem, nie? Bo miałem 3 metry w tamtym. Widzę, że ty to zrobiłeś tylko dlatego, że ja to zrobiłem bardzo mocno. Co? No. Nie, pod najgorszą górkę, 10 na godzinę? To. No tylko, że ten siewnik 180 koni wymaga, nie? To też jest różnica. Jak będzie na maksa skręcony, to będzie dawał radę pod tą górę. Mój 140. Ja liczyłem, że... A to nie, to talerzówka. I szyna to chyba 60 koni jeszcze, czyli 200 koni potrzebujesz. Siewnik 40, talerzówka 140. No to no. 200 koni. No prawie. No 220.
Michael, przyjacielu. Czyli na razie Michael ma najmniejszy ciernik. Na razie. I najmniejszy ciernik. Ja mam najmniejszy, bo ja mam John Deere 135 koni. Ale on też ma John Deere. No ale mam mocniejszego. A, że Michael gra w Farming Simulator 19? Spoko. Ja, ale dziwne, co? No wyskoczyło na Steamie dopiero, że gra w Farminga. No bo jego pewnie wywaliło ze Steama i było fajnie. Ej, gdzie jest ta przyczepa w technologii Belta na te okrągłe belki? Jakie okrągłe belki? No tam z tyłu musi być. Na samym końcu. Aha, to jest na okrągłe, a faktycznie. Ursus. No, Ursus bardzo mocno jest na końcu. Jo. Nie no, mnie się podoba ten zestaw. Bo w sumie zamiast tego Masaya myślałem, żeby kupić tą Valtrę, co ci ten. Tą 200 koni, ale potem pomyślałem, nie chcę Valtry. Valtrę sobie zostawimy na inne serie. A tu jeszcze jakiś ciąg mu się przydał mi drugi. Taki drugi mocny. Ale to ja nie mówię, że teraz, nie? To kiedyś. No ja. Bo teraz na ten zestaw wywaliłem trochę kasy. 120 na ciągnik wywaliłem. I 50 na siennik. No to wydałem 170 tysięcy. No w sumie to 180, bo jeszcze malowanie i naprawa. A kosić dalej będzie rozwalonym bizonem. Jaj, akurat na to pieniędzy nie starczyło. No bo kombajn jest nieważny, ważny jest sprzęt, żeby szybko obrabiać pola, tak? Dobrze. Bo kombajnem to ile tam w sezonie kosisz? Nie, że coś, ale ja nadal nie mogę zmienić pszenicy na co innego. A wywaliłeś tego moda, czy nie? Tak. Chyba to tego. Chyba to jest tam. Nie wiem. Ja mogę normalnie. Jak ja mam zezwól na tworzenie... Jak ja mam pod Y zezwól na to. No a co ty sam odwaliłeś? Ten. No Field Creator miałeś wywalić. Kultywator, Field Creator. No, to wyużyciłem go. A może artysta jest zbugowany? A może? A weź na przystawkę sobie do siewnika ustaw i spróbuj zmienić. No to, ale człowieku, patrz, ja na zbiorniku nie mam na przykład to, że zezwól na tworzenie pól, a na przystawce mam zezwól na tworzenie pól. Rozumiem. No to szczęście. No to dlatego ja nie chciałem tego siednika co artysta stała. W sumie to tak nagle przyszedł mi ten pomysł, żeby kupić ten siewnik. W sumie pomyślałem tak, że skoro kupuję nowy ciągnik, to by się przydał jakiś siewnik też do niego, nie? Dokładnie. A że wypadło na akurat tego Wanderstata, to... Idź stąd, debilu! A, dobra, już mi to przyszedł. Ja też słyszałem. Wypierałeś tym śniegiem, kurwo. Dobra, Michael, nie żebym cię martwił, ale już jedno pole zasiałem. Dobrze. Także ja będę bardzo mocno do ciebie mógł przyjeżdżać na usługi. Bo tym zostałem raz 20. Nie, no teraz jak ja wiem, że mam ten zestaw, to chyba bardziej mi się jeszcze na płota będzie ciało niż prędzej. No. Człowieku, ten siewnik jest taki zbugowany, że go nawet zresetować na sklep nie mogę. A może byś mi kierownika dał? Dlatego go nie mogę tak. To nie przeze mnie był ten lat. Lat. No, lag. Bo Michael Escape włączył i takiego laga dostałem. Akurat, to prawda. Ej, to w sumie niepotrzebnie w sumie to pole uprawiałem. Ale dobra. W poprzednim odcinku.
Bo myślałem, że będę jeszcze starym zestawem musiał. Nie. To Michael jest głupi, go nie wywalił, a nie siewnik jest bugowany. A się... Ale siewnik nie jest bugowany. On normalnie działa. Ale patrz, jak ja teraz wezmę na zbiornik, to teraz na zbiorniku mam zezwól na potworzenie płuc. A nie masz takiego coś, jak wybierz nasiona? A może ten, wybieranie nasion sobie zmieni pod inny klawisz, może pomoże ci to. W obces te może zmienianie nasion, może ci to pomoże, nie wiem. Czekaj, bo pod Y jest, jo? Jo. Weź na, nie wiem, na kwadrat nawesowy czy coś. A jak pod Y to jest funkcja narzędzia czy jakaś? Na funkcję narzędzia 3 no to jest chyba zmiana nasion, tak mi się zdaje. Teraz takie coś mokre pada jak Alebida. Ustaw to, nie wiem, na jakiś klawisz. I może wtedy zadziała. Nie wiem, sąsiad, nie wiem. A w sumie tutaj już mogę nawigację używać, nie ciągnik, bo to jest nowy ciągnik, to nawigację ma. No, teraz to już robota fajnie będzie szła tutaj u mnie. Jeszcze sąsiadów będą to obsługiwać. W sumie artyście też by dobrze szła robota, gdyby ten ciemnik mu się nie jest. Wiem, że będziesz jeździł w nim? Już jeździł? Cały tydzień? Jo. Podobnie, dobrze. Ej, Kasper, ty możesz zrobić pauzę? Możesz zrobić pauzę? Nie. Bo nie przypisałem się tego. A co? Nie wiem. No to artysta znowu po odcinku będzie się rzepak, mówisz? Teraz pod L mam zezwól na tworzenie pól. A kupiłem ten sam siewnik co ty, artysta, ja mam to samo, wiesz? Rozumiem. Ten Pira przeponął. Żeby gdzieś to rano jechał. No ty ma... Ja go sprzedaję w dupie. Ale ty go kupiłeś czy wypożyczyłeś? Kupiłem go, wiesz? Ja. A wy co byście zrobili? Chyba Alt F4 było zrobione, bo mam laga. Okej, okay, dobrze. Ale ty tego moda... Co? Ty tego moda nie wywaliłeś. Dobrze, jak my już wróciliśmy po przerwie normalnie, tako. Tako, już wróciliśmy, tak. No, bo Michael nie tego moda wyrąbał jak zwykle. I co tam powiesz ciekawego jeszcze? Że w sumie nie wiadomo, co jest z artystą. Bo był i nagle go nie ma. To jest też ciekawostka. Odcinek ostatni z płota, czy jeszcze jeden musi być? Jeszcze dwa. Kurwa, dwa. O, to my dzisiaj nie zdążymy tego zrobić. Czemu? Nie wiem. Bo nie mam pomysłu już na kolejny odcinek. Bo teraz jadę na moje największe pole, 172. I no. Ja już będę po siewach. No, to... A, dobra. A miałem tego majstra zrobić, dobra, wiem co miałem zrobić. Tego majstra wypożyczyć miałem, żeby próbki robić. A dobra, się w kolejnym odcinku zrobię. Zrobię sobie te próby i od razu tam sobie wapno rzucę. Aż przejadę się asfaltem 50 na godzinę, to... O, tam owca się wydarła na mnie. Meee! Właśnie owce sobie kupię, kolejne. Żebym miał już 10. No i teraz nikt ze mną nie może jeździć, bo nie jest to oryginalny masy. No, sam będę jeździł. Jest 40 koni, też 60.
Czyli 200 koni, ale to się tak liczy, że to 200 koni potrzebuje razem, tak? Czy jak? No chyba ja. Także powiem ci tak, że troszeczkę ciężko będzie ten twój gender miał z tym siewnikiem. W sumie mój też lekko nie ma z tym siewnikiem. Nie no, mówię, przez ten zestaw to chyba bardziej mi się będzie jeszcze na płota chciało iść niż prędzej. No. A i te koła fajne drzą japę tu na 300. Ale John Deere zostaje do końca, John Deere zostaje, bo on do tura będzie. John Deere zostaje. Ciągniki zawsze można dokupić. Ale teraz będę celował w kombajn większy. I drugą przyczepę chciałbym taką samą dokupić, żeby masę miała co ciągnąć. Taką, a może trochę większą przyczepę? Tak, na 21 ton. Nie powiem, że bizonem nie idzie źle, no bo idzie dobrze kosić bizonem, tylko no, trochę czasu schodzi, zanim bizony się obkosi. Ale tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, na dwa bizony fajnie idzie robota. Tylko też zawsze nie, Michael nie będzie miał czasu, żeby dwóch kosić. To jest ten problem. Ja się z tym rozejrzę za kombajnami, jaki tu mógłbym fajnie kupić. Dobra, już mam kombajn kolejny. Tylko nie wiem, czy artysta go prędzej mi nie zwinie. Bo ty sam się chciałeś tego klasa kupić, o? Tak. A ja zastanawiam się nad kupieniem... Może John Deere'a 2266? Też myślałem. Tylko, że pewnie artysta będzie go chciał. Ten Fendt 150 tysięcy, tylko że Fendt... Nie wiem, pomyślę. Bo w sumie Fendt to jest taki sam jak Activia, nie? Massey, czyli to na jedno wychodzi. 8600, ten ma 8. Oj, idealnie? Nie, idealnie, żartowałem. Nie wiem, coś się pomyśli. Ale oj, tutaj pod tą górę 6 na godzinę idzie Masajek. No. Jo. Trochę góra tutaj jest dla niego, nie? Artysta w sumie dużo lepiej z tym swoim zestawem też nie pójdzie pod te góry. Artysta może i ma więcej 15 koni, ale ten siewnik ma dwuczęściowy, czyli on też trochę więcej koni wymaga. Pod górkę 6, a z górki 18. Nie no, teraz to ja. Teraz to może grać na płocie. Bardzo mocno. Ile ma twój siewnik tego? 180 koni. A co? Tak szczerze ci powiem. Ale to zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. Skoszę. No, czy się zasieje to pole i. I? Skoszę 55 i zobaczymy, czy będziemy stać na kombajn. Mówisz? To już w tym sezonie nowy kombajn sam siadł? A to grubo tam widzę u ciebie. Powiem wam tak, to ja nie planowałem tego ciągnika, tylko on tak w sumie z nienacka wyskoczył. Tylko teraz trzeba będzie myśleć, bo jak ja na 55 mam problemy z tym ciągnikiem, a tak naprawdę... A tak naprawdę? A tak naprawdę ile ty jedziesz pod 171? 72, sorry. 9 na godzinę. 8. Oj, to będzie ciężko.
W najgorszym momencie jadę 6. Oj, to jadę. Jak ja tutaj jadę 4. Ale on jest zryty. O Jezus, ja go nie naprawiłem? Nie wiem. Ja pod największą górkę jadę 6 na godzinę. No, także powiem ci tak, że te siewniki trochę... Znaczy, no siewniki, te ogólnie maszyny na tej mapie trochę dużo koni potrzebują. Czyli, no, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo tu na pewno takich dużych 18-metrowych siewników nie da rady wciągnąć. Jedynie Big Boot, ale to... Zobaczymy. Czy kogoś będzie stać w ogóle na taki ciągnik? Czy stać? No, on nie stanie, on to nie było to stanie, ale on jest strasznie duży. I na gospodarstwo by nie was. Tata, mówisz? No, powiem ci, że ciekawie idzie się. No, tamten był mniejszy i tamten to jak latałem, to całe pole 15 na godzinę jechałem. Pod górkę i z górki. Tylko, że tam był problem taki, że 3 metry. No ja już nie chciałem kombinować, bo sąsiedzi też mają prawo osiedne, to... też chciałem taki jakiś prawo osiedny mieć zestaw. I robotka idzie. Masz rację, idzie. Tylko... No ja dopiero zacząłem, a już mam pół pola do ziemi. To tam rzepak na rzepak przysierasz. Artysta zniknął, nie wiem co się z nim dzieje nawet. Sio. Bez słowa poszedł. No dobra, kończymy, bo to pół godziny. A ja mam 27, czyli jeszcze jeden przejazd mogę zrobić. A ty możesz skończyć. Jak tak bardzo chcesz. No, powiem tak, że... No. O, 2000 zasiew. Najpierw sprawdzić się, ale zacznij się użyć własnego sprzętu lub dworzyć. Dobra. Coś się pomyśl nad kontraktami, żeby robić. To jest tam, to jest góra będzie. Dobra, coś się wymyśli. Zobaczymy. A najlepiej to by mieć jeszcze... Artysta to pole 160 ton ma w leasingu, czy co on ma tam? W sensie on ma je w... ten, no. Rozumiesz. On nie kupił cię w... wydzierżawił. On chyba go nie kupił, nie? On nie wydzierżawił chyba. Ale o jakie pole ci chodzi? Artysty! Jakie? No to największe. No to nie dzierżawi. No to mówiłem, a ty się ze mną kłócisz. O, artysta z Discorda wyszedł. Chyba, że na Awka go wywaliła. Awka go wywaliła. Panie, będzie stać na kombaj. No, bo ty masz kredyt, cwaniaku. A ja nie mam takich rzeczy jak kredyt. Nie, no mnie to ciekawi, kiedy bym mógł wreszcie ten kredyt wziąć, bo już mnie irytuje. Dobra, czekaj. Ten twój siewnik 180 potrzebuje. Oho, ale wyrąbał drzewo. Dobra. Jeszcze stoję w miejscu. No i te pół pola niecałe zostanie mi poza odcinkiem do zasiania. To. Ju. Dobra. Czekaj. No ja zadowolony znowu go za nabytku. Sąsiad, nie wiem. Ja też. No, przynajmniej będę trochę już lepiej funkcjonował.
Bo zawsze, bo jak pamiętacie, miałem przez 8 odcinków problem z wyjściem z minusa. Ale to jest dopiero kogel mogel, co? Jeszcze w poprzednim odcinku, czy tam dwa odcinki temu, miałem minus. Minus 18 tysięcy na koncie. A 3 odcinki później chłopiec sobie taki duży zestaw kupił. O, artysta gra farminga, czyli zaraz powinien przyjść. O, na Discord to nawet wrócił. Ale się nie odzywa chłop. Ja już nawet... Jest kombajnik. Jo, żeś kupił jednak? Kaciś to pizda powiedział. Ja. A, naprawiłeś to. O, Michael John Deere kupił. Nie naprawiłem. Dobra, także synchronizację kończymy ten odcinek. Na razie trzymajcie się. Cześć! 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 Zobaczcie.